Przez ostatnie 8 lat w magistracie funkcjonował Wydział Edukacji i Sportu, ale od kilku dni obowiązuje nowa struktura urzędu. Oświata i sport są w niej rozdzielone. Powstał Wydział Edukacji i osobno Biuro Sportu i Turystyki. Sensacją stało się to, że sport nie należy już do zadań wiceprezydenta Ryszarda Fałka. To właśnie głównie jego osoba kojarzona była z systemem stypendialnym, czy wieloma sukcesami w sporcie młodzieżowym, a nawet zawodowym. Teraz sport podlega sekretarzowi miasta Rafałowi Czajkowskiemu. Po pierwsze, nie jestem osobą nową. Przypomnę, że funkcję sekretarza sprawuję już od 8 lat, więc ta praca administracyjna jest mi bardzo dobrze znana. A przecież jeżeli mówimy o sporcie, to tak naprawdę istotną kwestią dla urzędu jest wypracowanie budżetu i przyjęcie zasad podziału tego budżetu, a tak naprawdę o tym, jaki jest sport w mieście, decydują kluby i stowarzyszenia. Miasto może tylko je wspierać. Kluby sportowe czekają co dalej, bo zmiany nie muszą, ale mogą oznaczać też zmiany w finansowaniu sportu. A przecież większość klubów bez miejskich dotacji musiałaby zamknąć działalność. Działacze nie chcą jednak komentować całej sprawy. Z klubów, do których zwróciliśmy się, tylko BTS Broń nie miało problemu z wyrażeniem swoich opinii. Z każdymi zmianami człowiek, załóżmy całe środowisko sportowe, ma nadzieję, że będzie lepiej. Choć do tej pory nie mogę powiedzieć, ja jako przedstawiciel klubu Broń Radom, żeby było źle. Po prostu ze strony miasta mieliśmy wszelaką pomoc. Działacze BTS Broń wierzą, że zmiany w urzędzie nie muszą oznaczać dla nich twardej walki o budżet, a stan klubowej kasy może nawet ulec poprawie. Do tej pory, poza piękną bazą, poza tym całym ośrodkiem, gdzie trenujemy, jednak ciągle gdzieś tych finansów nam brakowało. I mamy taką wielką nadzieję, że jednak to się poprawi już w przyszłym roku. Wiceprezydent Ryszard Fałek też nie chce komentować zmian w urzędzie. Natomiast sekretarz miasta Rafał Czajkowski uspokaja. Nie zgodzę się ze sformułowaniami, że przeniesienie referatu, biura czy wydziału w inne miejsce może coś diametralnie zmienić. To raczej wynika chyba z braku analizy, jak funkcjonuje urząd, niż z faktów. Pieniądze na sport to około 1,5% całego budżetu miasta. Oznacza to nieco ponad 8 milionów złotych. Do połowy września poszczególne komórki urzędu muszą przedstawić potrzeby finansowe. Na pewno prezydentowi nie przyświecała taka idea, aby zmniejszyć wydatki na sport. Każdy wie, jak ważnym jest dla klubów i stowarzyszeń system stypendialny. Ba, śmiem twierdzić, obserwując przez 8 lat, co dzieje się w tym systemie, że jest to system bardzo dobry, jak porównujemy to z innymi miastami. Walka o budżet, czyli o ten projekt, który będziemy składać do 15 września, i to jest kluczowe, ma kluczowe znaczenie dla dalszych rozmów z naszymi partnerami. Kontrowersje budzi oderwanie sportu od edukacji, bo większość zadań sportowych jest jednak mocno związana ze szkołami. To na przykład szkolne igrzyska sportowe, czy działalność UKS-ów i małych klubów prowadzących dziecięce sekcje. Sekretarz Czajkowski zapewnia jednak, że nowa struktura nie utrudni współpracy oświaty i sportu.